wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3, Just Be Gone. No i tutaj jak szedłem sobie tam z tego wodne w ręce, znalazłem coś takiego. Patrzcie, takie migawki, nie? No to kazanie zatroskanego mamy, jedno. Możemy sobie tutaj to przeczytać, kazanie pierwsze zatroskanego. Fabularny to jest. O, scenariusz możecie sobie to zobaczyć. Pamiętajcie dobrze, ludzie, że ognia rasy rozpalonego zatrzymać się nie da. Zestrawia ono wszystko na swojej drodze i dopiero gdy wszystko popiół obróci, uspokoić się może. I ludzie uciec nie mogą przed tym żywiołem. I jeśli się przed nim nie pochłonią, jeśli w sercu go nie przyjmą, popiół się obrócą. Tędy zróbcie rachunek sumienia i w zgodzie z przykazaniami kościoła żyjcie. Nim na pokutę za późno będzie. Zatroskany. Jakieś kazanie zatroskanego. Nie chce mi się nawet strzępić język. Za chwilę zobaczymy, że jeszcze jakiś będzie leżeć. Czy jedno, czyli będzie chyba kilka tych kazań. Więc musimy do tego lecieć. Tam daleko, w ogóle nie byłem daleko. To było dokładnie... Tutaj było to dokładnie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Więc możemy sobie zdjąć nawet ten znacznik. Dobra, nagrywam to po kolei. Drugi odcinek. Fajnie się to po prostu skręciło, więc no naprawdę warto. Więc tutaj mamy się z nim spotkać, okej, jesteśmy. No jak tam? Gotowy na wycieczkę po kanałach? Idziemy. Tak, gotowy i zaintrygowany. Idź przodem. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary utopców, nie lepiej zdusić problem zarodku? Próbuj, słyszysz? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. On też coś ma. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kusza. Są to podziały, więc... Fajnie. Jeszcze możemy poeckwić, ale nie wiem, czy dużo dostajemy za ten ekspienie. W ogóle tych znaków zapytania widzieliśmy, mamy sporo tych rzeczy dodatkowych. Wow! Aby nie zmierzyć wyciągnąłem. Dobra, baba wodna. A jakbyśmy szybko, na 12 ja kiedyś sobie, jak tutaj wiem, na początku nie mogę poradzić. A teraz dość szybko je ciśniemy. Tak więc z baby wodnej. Czy ja przypadkiem nie mogę teraz z baby wodnej? Nie no, pokonywałem już jedną. Nie mam nawet. Dobra. Okej. Znowu się nie jest. Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. Priscilla, jakie są rokowania? Tylko mów wprost, bez eufemizmów. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Jak? Jaskier może zaradzić? Nie mam pojęcia. Tam jeszcze coś jest. Ale posprawdzę, tutaj w takich miejscach jest często fajne rzeczy są. Naprawdę, często fajne rzeczy są. Ja w ogóle pochodni nie wyjąłem. Więc wyciągnijmy tą pochodnię. Od razu trochę jaśniej. Chociaż lepiej bez tej pochodni ogarniać. Naprawdę lepiej widać. Podrabić. Klimatu dodaję. Chowaj to. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś?
Ktoś może nam przeszkodzić, na przykład koronę, albo wielebny Nathaniel Pastowi. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Dobra. Koronny powiadasz, to coś jest. Człowiek, to nie to ciało. Tutaj? Wygląda, jakby dorwały go trupojady. Jeszcze dalej. Powiedziałem, że nie będzie to też szybko. Tutaj. Ten chyba. Krasnolud, ale te palce. To nie mógł być cieśla. Raczej bankier. To chyba on. A nie, jednak to ona. O, tutaj krasnoludy takie są. Przypominam, że u krasnoludów broda nie jest cechą płciową. Czyli ten. Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? No to po kolei. Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Dobra, po kolei. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. No dobra, po kolei oczywiście. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. No nieźle jak wygląda. Jak upryścili. No właśnie, krtań jest nacięta. Widzisz, na krtań jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca, on chyba wykonał tracheotomię. Co jest? Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Ale co to jest? Nie wiem, co to jest. Dajemy tułów. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. No to... ale jemy dalej. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj. Tu jest coś jeszcze. Co on tam robi? Co to jest? Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Cochran jakiś profesor, okej. Okay. Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sińców, stara sprawa, pewnie wypadek przy pracy. No to jama brzuszna. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Okej. Okay. Czyli mamy już tutaj powiedziane troszeczkę. Dajemy ręce. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk?
Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. No, cenna uwaga tutaj. Dobra, nogi. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, my lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. No właśnie. Że to dajemy jeszcze ostatnie. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. No to się przekonajmy. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. No dobra, starczy już. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? Najprawdopodobniej to mord... To rodzaj jakiegoś chorego rytuału. Widziałeś te oparzenia? Oczy, dziura po sercu, palący płyn. Wszystko kręci się wokół ognia. Wiecznego ognia. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. No właśnie, znacie się? Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement? Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Dobra, gdzie znaleziono? Gdzie znaleziono ciało tego cieśli? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale... Przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. No, na pewno inną niż przyszliśmy. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Dzięki. Jest jakiś taki podejrzany troszeczkę. Ale... Na razie nie ma na jego podejrzane tutaj dowody. Dowodów raczej. Dobra, ten Nathaniel. Co to za jeden? Szuja. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. No właśnie. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Dobra, nie naciskam. Nie naciskam.
Dziękuję, nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na pryszcilne. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu. Muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. Dobra, Nathaniel, Hubert. Dobra. Czyli tak, mamy wpisy. I dobra, mamy Huberta. Johan van Gratza. Duży wpis, możecie sobie przeczytać. I jeszcze był Nathaniel postawa. Ten Nathaniel tutaj też tutaj pasował. Ten nasz pomocnik, to, o tutaj coś mamy, zbiera trwog. Bardzo blisko. I tutaj też będzie dość blisko. No, bardzo blisko. Wcześniej przynajmniej kobiet nie zabijali. Jak podpadniesz królowi, że no właśnie, już się popakowało. Stachy? Zbieracz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Dobra, było więcej. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nathaniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal, było żal. Okej. Okay. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. No właśnie. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem. Drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin. Cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś Preszczyli. Mało to bab w mieście. Dawaj go. Kurwa, za co? Za całokształt. Dobrze, powiedział. Ale sobie leży. Panie, szkoda gadać. Odwal się, nic więcej nie wiem. Ej, w ogóle troszeczkę tego jest. Biedna litka. Coś ty, bogowie. Co mamy zbadać miejsce cieśli, tego mordu cieśli? No to lecimy. Pewno jakiś potwór ich domy. Zobaczymy za chwilę, no, co będzie. Kolejny odcinek będzie chyba ostatnim, jak patrzę na rozwój tego zadania. Ale czy to jest zadanie? Jakie to jest zadanie dokładnie? To jest poboczne, tak? Tak. Który to jest poziom? 16? Wow. Dobra, nie będziemy przerywać, bardzo fajna tutaj historia jest. No a jak było z tym? No musicie przyznać jednak. Tego nie wiedziałem. Dobra, tutaj dzisiaj jakoś się prowadzi tędy. No okej, okay, będzie jakiś tędy, o. W górę? Jakie mam się tam dostać? A dobra, już wiem, już widzę, już widzę. Już widzę, tylko czekaj, muszę przeanalizować mapę. Aha. Musimy pójść do... Teraz pójdziemy ten, będzie szybciej. Do naszej znajomej.
tutaj do teatru i z teatru powinno tutaj pójść. Dobrze. Szkoda, że tutaj jest zamknięte, ale... Nic nie zrobimy. Z teatru powinniśmy właśnie przejść. Nie wiem, czy na pewno przejdziemy, ale powinniśmy przejść. Tak. Ależ wieje. No. Jak to mówią, Bart musi być mocny, a Wiedźmin łowny. Wszystko gra. Tutaj był ten cieśla. Ej, no bez jaj, nie wbije się tam w ogóle? Nie da się tam wbić? Tędy nawet? Okej. Okay. To mi teraz żeś Geralt narobił. Roboty. No nie, no tędy jakoś się powinno wbić, no. Bo inaczej, byliśmy tak. Byliśmy tutaj. Chyba, że tam jakoś przejść to trzeba. Nie wiem, no. Widziałeś tych biedaków, ale dobra, teraz tutaj to za daleko jesteśmy troszeczkę. Skakać też raczej nie chcę. 16 poziom tego zadania to troszeczkę wysoki, ale jednak warto skończyć, nie? Mieć tutaj rozeznanie. Ale jak mam uczyć? Dobra, idźmy za tymi kropkami. Chyba posłada się. Nie? Nie, jakoś inaczej mnie jeszcze prowadzi. No właśnie. Mi się tam po prostu wali, no. O, weszłem. Nie weszłem, dobra, było tyle fajnego, nie? No i Corin chyba też jest. Ale to Corin nam nie śpieszy, no. Dobra, idźmy za tymi kropkami, dobra, idziemy tak. Nie, idziemy. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Tędy jakoś mnie niby prowadzi, no. Ty, no serio, nie wiem jak tam dojść. Tędy? Teoretycznie powinniśmy bez... Tędy! Chyba. Wbijesz? Nie wbijesz. Nie wbijesz. Ty, no bez jaj. Nie jest tam. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. A tędy może? Głodna się zrobiłam. No nie wiem, jak tam zbić. Czy z nami zostaniesz? Bezpiecznie, jak jesteś w pobliżu. Tu się nie da wbić. Tak normalnie. Dobra. No nie, nie bijesz, nie? Mogę jakieś psy. Ale no nie wierzę. Dobra, pójdźmy tam, gdzie przyścigę za tego. Nie wiem, jak to bić się. Na serio. Nie mam pomysłu. No tędy teoretycznie by można było bić, nie? Ale nie da się. No to tym bardziej. No chyba, że gdzieś tutaj jest jakieś wejście. Ja ślepy nie widzę. Dobra, no to tymi kropeczkami. No tędy i tutaj jakby było. Tam otwarte, nie? Będę miał na ciebie baczenie diabłosy. Ale tam nie jest otwarte. Okej. A na to jakbyśmy się wspięli? A tutaj? Też nie za bardzo. Dobra. Nieważne. No no serio nie wiem. Dobra, idziemy tam, gdzie Priscilla zaatakowano. Dość blisko to jest jednak. A tutaj coś jakiś pobagowany jest. Czego tu? Hej, przystojniaczku. Co jest? Okej. Okay. Koksownik? O tej porze roku? Koksownik? Braćko! No to się wjebałeś! Huzia! Brać go? Dlaczego brać go? O, teraz mogę wykonywać uniki.
O, spoko. Dobra. Nie mogę tego zrobić. A to mogę, bez problemu. Spróbuj ze mną, Fiucie! Czy ona tam coś zrobiła? O, popalił się sam. Teraz z lewa, za. Dobra. Kio tam, z lewa, z lewa. Okej. Okej, podpalili się sami. Dobra. Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego spoczęcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać za pryszcilę. Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Dlaczego to zachowanie? Pryszcilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał, ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Pryszcilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz? Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Okej. Wiesz, że Pryszcilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Niestety nie wiem, jak jest z czasem. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Nie, dobra. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. No dobra. Ale mi dzwoni. Koksownik? O tej porze roku? Znajdziesz się jest? Koksownik? Ten zapach. O tej formalina. Formalina, powiadasz? Ludzka. Może Pryszcilli. Może koksownik? O tej porze roku? Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięty. Cofał się. Okej, a więc jak się cofał? Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Trop się urywa, dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. Kazanie. Zatroskanego. Trzecie. Chwilę sobie przeczytałem. Teraz tak, godzinkę poproszę. Jeszcze, żeby zregenerować rzeczy. I teraz tak, tutaj mam to kazanie. Pomnijcie dobrzy ludzie, że światło przez ogień rzucane, rzucane każdy mrok rozproszy. Każde kłamstwo objawi. Każdego niegodzi się oskarże. Nie umknął przed jego światłem nawet Doppler. Co kształt zmieniał, nie umknął wiedźmy i czarownice, które prostym ludziom w umysłach bełtać pragnął. Nie umknął ladacznice, okej? Okay? Które wdzięknie swym oczy mydlą. Porzućcie tędy zgubne, a niemoralne, magiczne arkany. Ciało se skromnie strywajcie, myśli niecennych nie prowokujcie, a monstra i grzeszników straży wiecznego ognia wskażcie, albo i was jako płomień płomienie strawią. I oczywiście ten dalej zatroskany. To możemy z nią pokazać. No, co tam? No właśnie, chyba wiemy, co się tu stało. Chyba wiem, co tu się stało. Patrz, Pryszcilla szarpała się, a napastnik się cofał i przewrócił koksownik. Ktoś musiał to usłyszeć, zaczęły się wrzaski, wyzwano straż. Morderca nie dokończył roboty, nie miał czasu zatrzeć śladów. Poderwał się, przeskoczył przez mur i tu trop się urywa.
to wszystko wyczytałeś z paru śmieci i odcisków w błocie? W moim zawodzie to codzienność, a praktyka czyni mistrza. Właśnie, tak też ja myślałem. Ja z kolei od razu widzę po kliencie, czy zapłaci, czy będzie cwaniaczył. Taka umiejętność też by mi się przydała. Okej. No dobrze, to mówi Geralt. Na razie. Mam mordercę do złapania. Więc mamy się tam gdzieś dostać. Dobra, regeneracja. Dobra, weźmy to sobie. Spokojnie, otwórz to. No i lecimy. Tutaj to było. Jak ja mam się dostać? No ludzie. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Pieniądz jakiś masz? Okej. Mamy porozmawiać z koronerem. Chyba to zrobię, jeśli nie będę mógł się dostać tutaj. Ale serio, czasem mi się dzieje, że coś mi się nie chce działać. Zegarek. Aha, bo się troszeczkę przestawiło. No od razu lepiej, dobra. Okej, no to tak z pół godziny było. Nie wiem właśnie co się stało, ale... Nieważne to jest. Dobra, no i jak ja tam dojść? Spytam. I patrzcie, tak? Dobra, idziemy z tymi kuleczkami. Tędy. I bum, nie da się. Giermka nie szukacie? Tak jakby tam się dostać trzeba było, ale no to tam się nie da dostać. Tutaj się da dostać, o kurde. Jest tam kto? Ja nie działało wcześniej. On, bo psami poszczuje! Czarny! Strzyga! Do pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Majera. Szukam jego mordercy. A, chyba że tak. Siad, głupie kundle, spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Okej. No właśnie, urocze zwierzęta. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukin syna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Dobra, z kim mam przyjemność? Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Okej. Okay. Mhm. Teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Wszystko. No dobra, co wiesz o morderstwie? Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlak by to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? No... No dobra, miał wrogów jakiś? Twój brat miał jakiś wrogów? Ktoś go nie lubił? Groził mu? Nie... To on raczej groził takiej jednej. On co lubię. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem, może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, te... Trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. No dobra, to już... Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Dobra, czyli mamy Blanki coś? Blanki krwi. Tu
tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Posągi starych bóstw, same kobiety o wydatnych kształtach. Czy mam tego psa? Dobra, jeszcze tutaj coś poszukajmy, jeszcze coś mamy. Tam coś jeszcze jest, list jakiś. O, to za nie jest zatroskanego 2. Dobra. Okej, kazanie zatroskanego 2. Pomnijcie dobrze, ludzie, że ogień może być dla was tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Przy ogniu można się ogrzać, na ogniu strawy można przygotować, a ogniem można monstra w mroku żyjący odpędzić. Również dobrze ogień można sparzyć, spalić, spapielić. Dlatego w zgodzie z żywiołem żyć trzeba i wiecznego ognia przykazaniami. Kto je lekce sobie waży? Co? Lekce waży, bo tutaj było... No nie, lekce sobie waży, nie będzie. Kto je ignoruje, kto je wyśmiewa, ten wśród pomimi żywota dokona. Weźcie do serca moją radę, dobrzy ludzie, albo czynów swych konsekwencje poniesiecie. Więc już mieliśmy 3 kazania. To jest najwyraźniej z tym zadaniem związane. Nie mówiłem wam w tym poprzednim. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. I tutaj albo raczej było. Przesuwał od jednej ściany do drugiej. Tutaj chyba będzie coś. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Ja mam ustąpić, a sam w las. Dobra, mam coś. Oczy ludzkie zgniły do szczętu. To pewnie jego. Nie waguj się, proszę. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Można. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Właśnie. Czyli tyle. Porozmawiaj z koronnym. Jeszcze z nim możemy pogadać? Tak. O. Przyjrzałem się waszym rzeźbom. No i? Prawda, że jak żywe? Zwłaszcza kobiety. Nie widziałem jeszcze Melitele z takim biustem. A no, to sprawka Fabiana. Mówiłem mu, bracik, z takim cycem to by jej zaraz w krzyżu dupło. Weź go trochę zmniejsz. A on, że takie się dobrze sprzedają i co ja tam wiem. No i sprzedawały się. Aż któregoś razu na kazaniu w świątyni powiedzieli, że kto kupuje bożki u nieludzi Meyerów, grzeszy po 2 jako heretyk i jako lubieżnik. No i skończyło się. Okej. Okay. No dobra, wiem, co dokładnie się stało. On raczej nie jest związany z tą sprawą. Morderca dopadł Fabiana w warsztacie. Doszło do przepychanki, ale go obezwładnił. A potem torturował. Długo. Oszczędźcie szczegółów, to nie na moje nerwy. Jak już skończył, wywlókł go na podwórze. Po czym ustawił wasze rzeźby na stos i podpalił. Ale po co? Po co to wszystko? Żeby dać jakąś naukę. Jemu, tobie, całemu miastu. Właśnie, jakąś naukę znaleźliśmy. Dobra, dość zgadania. To już się więcej nie dowiem. Bywaj. Możliwe, że jakbyśmy dalej, jak jeszcze jedna ofiara będzie, nie wiem, czy będzie jeszcze jedna ofiara, nie pamiętam. Ale tak. Nasz lekarz, co z nim się spotkaliśmy, nie jest zbytnio podejrzany, nie? Ten nasz lekarz, co się z nim właśnie tutaj spotkaliśmy. Bardziej ten lubieżny i ten skostniczy, nie? Ten koroner, dokładnie. Co jest kolejny? A pierwszy. To już czytaliśmy. No. Ale mnie tak prowadziło. Dziwnie. Tutaj mnie przypadkiem nie będą atakować. Ej, ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Ej, koleżko! Nie. Kurwa. Co? Spierdalaj leszczu. Ej, koleżko, hono tu, spierdalaj leszczu. No nie no. Takie teksty normalnie.
Czyli tutaj mamy tego lubieżnego. Porządek musi być. Wejdźcie, panie Wiedźmin. Okej, jak wejdźcie, to wejdźcie. A, tutaj nic nie ma. Zwijamy i jest. O, Geralt. Tak? Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nathaniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. No dobra, po kolei. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z von Gratzem? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 studenckim protestom. Brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem poderżniętym od ucha do ucha. Z chirurgiczną precyzją. Możesz, kurde. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Okej. Właśnie młodo wyglądasz. Ile von Gratz ma lat? 50? 60? 53, zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Dobra, kim jest ofiara? Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Dobra. Nie układać się z Nathanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? No ciężko, zaczynajmy. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać. Teraz. Ożeż kurde. Mam nadzieję, że jakiś odcinek się nie przedłuży. Oczywiście tu nie ma czasówki, to nie jest czasówka. Do następnego, wasza. Do następnego. No to się akcja zrobiła. No tutaj był. Nie, to nie był ten. Tutaj był ten. Dobra, lecimy na obrzeże miasta. Chciałem jeszcze na targ lecieć, a dobra, tutaj zaraz będę obrzeże tego miasta. No ciśniemy. No proszę. No i dobra, to są obrzeże jakieś. Tutaj powinny zaraz być. Dawno temu ja też zauważyłem. Dobra, mamy wyjście. Wtedy dałbym sobie. Tutaj już ich nie przepuszczają wszystkich chyba. Więc do Wegelbudów musimy się udać. Nie wiem, czy to się nie przedłużyło. I się boję troszeczkę, że się właśnie przedłużyło. No to będzie dłuższy. Jak nie, to będzie krótszy. No tak, już wam mówię, w kolejnym odcinku będzie Teo. Te wściekłe pięści Nowigradu. Wściekłe pięści Nowigradu skończymy. To, bo już nie, to będzie koniec. I jeszcze to.
spróbujemy, ja udamy. Więc to będzie w kolejnym odcinku, to zadanie oczywiście zaczynamy od tego zadania. Dość ciekawe i kolejny odcinek, jak nic się nie pojawi żadnego zadania, będzie to ostatni odcinek tutaj. Więc na razie, cześć. Hej, i w sumie dobrze, że wykonujemy to, bo to jest już 16 poziom. Siema.